Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym webinarze pod tytułem Wolontariat Święta, komu pomóc i jak się zaangażować. Dzisiejszy webinar poprowadzi Tomek Gromadka. Za chwilkę mu oddam głos. Ja się nazywam Ania Wuls i jestem koordynatorką projektu Pozarządownik Szkolny 3.0, który realizujemy wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, wspólnie właśnie realizuję go z Fundacją Pole Dialogu. Bardzo mi miło dzisiaj Państwa gościć. Nasz projekt jest finansowany z Urzędu Miasta, Miasta Stołecznego Warszawy. I też szczególnie witamy warszawskich uczestników, ale też będzie miło, gdy napiszecie na czacie, skąd Państwo są. W razie czego nasze spotkanie jest nagrywane, będzie można je odtworzyć jutro, mam nadzieję, już na naszym YouTubie CEO. Na sam koniec też dam znać o linku do zaświadczeń po dzisiejszym spotkaniu. A w tym momencie już myślę, że mogę oddać głos Tomkowi. Tutaj widzę, że jeszcze jest Natalia, która jest też drugą koordynatorką z ramienia Pola Dialogu, więc też witam Natalię i w razie czego możemy Państwu odpowiadać na pytania związane z projektem Pozarządownik Szkolny 3.0. No dobra, nie przedłużając, oddaję głos Tomkowi i życzę miłego webinaru. Dzięki Ania, dzięki za wstęp. Witam Was serdecznie na webinarze Wolontariat w Święta. To będzie webinar, ale też widzę to nasze spotkanie jako trochę taki warsztat, będą takie elementy interaktywne, na tyle, na ile nam pozwala tutaj to narzędzie. I chciałbym dzisiaj skupić się na temacie pomagania właśnie w kontekście wolontariatu, w kontekście świąt, no i oczywiście w obecnym kontekście pandemii i obostrzeń z nią związanych. Ktoś pisze, że mnie nie słyszy, ale inne osoby mnie słyszą. Możliwe, że jest jakiś. Nie słychać mnie? Okej. Te zdania są podzielone czyli jeśli ktoś mnie słyszy, to raczej nie jest wtedy po mojej stronie tutaj kwestia, tylko tutaj mamy osobę i może wasze tutaj problemy techniczne, osoba, o właśnie, z Centrum Edukacji Obywatelskiej pomoże wam je rozwiązać. A ja przejdę tutaj do mówienia i zapraszania też was do działania. Będziemy używać właśnie czata, na którym też piszecie, oraz Jamboarda. Tutaj będę dawał link, na którym można różne pomysły na takiej tablicy internetowej umieszczać. Puszczę też wam dwa filmiki. No i trochę poopowiadam. I w tym kontekście pomagania, wolontariatu, świąt i pandemii chciałbym zacząć od kwestii obaw, które budzi pomaganie w kontekście pandemii, prowadząc różne spotkania a propos wolontariatu właśnie ze szkołami, z osobami, które opiekują się wolontariatem. Bardzo często pojawiła się temat lęku, po prostu prywatnego lęku przed zarażeniem wirusem COVID, ale też takim lękiem, żeby przed angażowaniem się i angażowaniem innych, prawda, w wolontariat, żeby nie być potem, prawda, oskarżonym o tworzenie jakiejś przestrzeni, gdzie wirus może się rozszerzać. Ten lęk jakoś towarzyszy temu procesowi, ale myślę, że ten lęk jest też szerszy i generalnie pomaganie i wolontariat może budzić w ogóle lęk. W ogóle pomaganie drugiej osobie może być w jakimś sensie stygmatyzowane, czy przez kulturę, czy przez jakieś nasze doświadczenie. I w tym momencie wrzucę tutaj na czata taki link do tablicy Jamboard. Jeśli w niego klikniecie, to przejdziecie do takiej tablicy internetowej. Możecie też pisać na czacie. Zachęcam Was do podzielenia się takimi opiniami na temat, czemu w ogóle pomaganie budzi strach. Możecie też używać czatu, możecie napisać na tej tablicy, wtedy sobie zobaczymy też te różne opinie, które są.
też z waszego doświadczenia, tak? Teraz, jeśli jesteście jakoś zaangażowani w wolontariat, możecie napisać, czemu w was to budzi lęk. Oraz też możecie użyć tutaj tablicy i linka, który wam podałem. We mnie też, powiem też o swoim doświadczeniu, we mnie też w obecnym kontekście budzi to lęk, ale też w historii jakiegoś pomagania zawsze takie wyjście właśnie do drugiego człowieka też jakoś było dla mnie takie obtoczone różnymi lękami. Jeśli chcecie, możecie się nimi podzielić. Właśnie przechodzę w tym momencie, ale widzę, że nie piszecie. Możemy też do tego wrócić potem. Przejdę dalej w takim razie. Jeśli będziecie mieli ochotę podzielić się tymi obawami związanymi z zaangażowaniem się w pomoc, to można pisać zarówno na czacie, jak i na tej tablicy Jamboard. Tak, popełniłem tutaj błąd, bo nie jest udostępniony dla wszystkich ten Jamboard. To jest już udostępniam i teraz każda osoba będzie mogła tam pisać. O, super. Tak, teraz się udało, więc jak teraz klikniecie, jeszcze raz wam prześlę link, to możecie dzięki tutaj za pomoc techniczną. Możecie wpisywać rzeczy na tego Jamboarda. Już jest edytowalny dla wszystkich. Można dodać taką notatkę. Po lewej stronie jest taki pasek i tam czwarta ikonka od góry to jest notatka. Można stworzyć notatkę i wkleić. Można taką ogólną refleksję, czemu w ogóle boimy się pomagać, tak? Można, prawda, ja tutaj napiszę to, o czym też mówiłem. Lęk przed drugim człowiekiem, czyli takie ogólna kategoria, tak? Dlaczego boimy się pomagać? Zachęcam do wrzucania. Będzie to też dostępne później, ta tablica, więc też można to uzupełnić po naszym spotkaniu. A teraz przeszedłbym do takiej też ogólnego spojrzenia na samą pomoc. I ja wydzielam takie pierwszą różnicę, czy takie pierwszą kategoryzację, jeśli chodzi o pomaganie, to dzielę pomoc na pomoc lokalną oraz taką ogólnopolską czy międzynarodową. Czyli może to być taka pomoc właśnie sąsiadowi, sąsiadce, osobie bliskiej, czy osobie, obok której mieszkamy. A może to być, prawda, pomoc właśnie komuś, kto mieszka na drugiej półkuli w ogóle, czy gdzieś indziej w Polsce. Też to rozumiem jako ten wolontariat lokalny, jako coś, co robimy dla naszej, prawda, lokalnej społeczności, tak? Dla sąsiedztwa, czy też miejsca pracy. Jeśli opiekujemy się wolontariatem w szkole, to może to być właśnie klasa czy społeczność szkolna. A ten wolontariat ogólnopolski, no to wiąże się też z takimi na przykład dużymi organizacjami, typu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, czyli też takie wielkie podmioty, wielkie aż instytucje, można powiedzieć, które pomagają, które już mają też gotowe sposoby, jakby tak, struktury i taki know-how, prawda, jak tą pomoc udzielać. To są też takie dwie rzeczy, którym możemy się przyjrzeć i też możemy w działaniach wolontariackich sobie wybrać, czy wolimy coś takiego właśnie bliskiego, oddolnego, co integruje społeczność, prawda, czy w jakimś sensie w ogóle uspołecznia relacje w danej grupie szkolnej, sąsiedzkiej, czy dołączyć do czegoś, co jest już znane, prawda, popularne i są gotowe formy, jak pomagać i jakimi kanałami. I możemy się nad tym też zastanowić. Jeśli macie ochotę, możecie napisać na czacie, którą formę pomocy czy wolontariatu, bo na razie też tak szeroko idziemy w naszych rozważaniach,
najpierw od pomocy, potem stopniowo będziemy to kategoryzować do wolontariatu, ale możecie napisać w tym momencie, czy bardziej widzicie pomoc lokalną jako coś dla was, czy coś, co praktykujecie, czy taką ogólnopolską, często związaną właśnie czy ze świętami, czy jak w przypadku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z takim jednym ważnym dniem w roku, albo kilkoma dniami, ale taką bardziej zinstytucjonalizowaną i ustrukturyzowaną pomoc. I dalej idąc w te kategorie rozróżnienia, możemy sobie w kontekście pomocy odpowiedzieć na pytanie, czy nasza pomoc ma być taka strukturalna, czy spontaniczna, tak? Czy z odruchu serca, z porywu serca komuś pomagamy, czy angażujemy, czy tworzymy jakąś, prawda, konkretną też strukturę, albo na trwale włączamy się w jakieś działania i trwale należymy do jakiejś organizacji, albo co roku angażujemy się w jakieś działania. Ja gdzieś jest mi bliska ta spontaniczna pomoc, ale też czuję, że taka pomoc spontaniczna może łatwo, jest trochę chaotyczna i może łatwo się wygasić, jeśli nie ma takiego właśnie wsparcia organizacyjnego. Niekoniecznie to musi być wsparcie takiej dużej instytucji, to może być jakaś grupa. I o tym też dzisiaj będziemy mówić, o tworzeniu i czy będę zachęcał do tworzenia jakichś takich grup pomocowych i dawał takie przykłady, czy w internecie, czy w realu. Kolejne rozróżnienie to jest pomagać pracą czy pieniędzmi, tak? Czyli możemy, też oczywiście formą pomocy jest przelanie jakiejś kwoty albo na daną organizację, albo wsparcie na przykład osoby, która na ulicy poprosi nas o taką pomoc. Może to być osoba w kryzysie bezdomności, to może być inna osoba, albo osoba, którą znamy, prawda, i która w danym momencie potrzebuje pomocy. No możemy też się zaangażować pracą, no i tutaj już trochę właśnie wchodzimy w wolontariat, no że na pewno wolontariatem nie jest przelanie pieniędzy, sam ten akt jest aktem pomocy, takim ogólnym, ale wolontariat to byłaby jakaś forma zaangażowania naszego czasu, naszej pracy, naszej siły, czyli na przykład udostępnianie jakichś zbiórek pieniężnych, czy zachęcanie do wpłat byłoby jakimś elementem wolontariatu, co można praktykować też w dobie pandemicznej i w dobie różnych internetowych działań. Czyli gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy i mamy jakąś taką też sprawdzoną zbiórkę grupy, organizacji, którą ktoś nam polecił lub sami znamy, to możemy ją udostępnić na naszych mediach społecznościowych lub opowiadać o niej w rozmowach. No właśnie, trochę się tutaj przyglądamy, jak pomoc wygląda tak ogólnie. Też się cieszę, że tutaj piszecie na czacie o różnych formach zaangażowania. Tutaj się pojawiła akcja sprzedawania zniczy, paczka dla seniora, na przykład. Lokalna organizacja, zbiórka karmy dla schroniska. Tutaj też na tym czacie możemy sobie zrobić taką mini bazę różnych inicjatyw. Może o niektórych nie słyszeliście i można się w nie podłączyć. Ja też powiem o paru takich organizacjach. Też możecie właśnie napisać, jaką wy formę lubicie pomocy, tak? Czy taką spontaniczną, czy właśnie zaangażowanie się takie bardziej trwałe oraz czy też zdarza wam się właśnie czynnie tak zaangażować w wolontariat swoją pracą, swoim czasem. Może jeszcze nie, a może już tak i chociażby napisaniem tutaj kogoś zachęcicie. O super, też tutaj widzę, że są osoby, które opiekują się wolontariatem. Pani Manuela napisała o wolontariuszach, którymi się opiekuję, a którzy pisali, które pisały listy do Fundacji Świętego Mikołaja na przykład. Super. Możemy sobie też dać chwilę, żeby temu czatu się przyjrzeć. I zaraz będę chciał wam puścić. Fajnie też na tablicy też pojawiły się na tej tablicy Jamboard, na którą udostępniałem wcześniej opinie na temat lęków przed pomaganiem, więc można sobie do tego też zajrzeć.
A ja Wam puszczę taki krótki film a propos jednej z fundacji. Możemy. Akcja mi daje życie. Akcja daje nadzieję na to, że jesteśmy normalnymi ludźmi. Że z normalnymi ludźmi możemy funkcjonować w tym kraju. Że nie traktują nas jak śmieci. I to jest najważniejsze. I za to Wam dziękuję. Nie, no, taka prawda. No, coś gorącego się wypije. Jakąś kawę, herbatę. Plus kanapkę się zje, no. Jak to co ja mogę powiedzieć? No, całkiem inaczej człowiek się czuje. No i bardzo Was kochamy za to. No. Co ja mogę więcej powiedzieć? Poczucie, że ktoś ma serce. Dobra. Jednak ludzie jeszcze istnieją. Za dużo daje pomoc dla bezdomnych. Opiekuje się kawą, herbatę przynosi. Także inne, socjalne te, co siedzą po tych biurkach, tak na Żytniej, na Wolskiej, tylko my siedzą i te papiery przewalają i kasę. Coś jeszcze, Zdowko? Takich ludzi potrzeba. A co ci daje akcja? Bardzo dużo, bardzo dużo. Żeby nie pić, to bym inaczej żył. A tak to żyję normalnie, w świecie normalnym. No. Bo wiem, że przyjedzie, dacie kanapkę, dacie kawę, herbatę i tak dalej. Wiem, nie tylko wy dajecie. Dużo osób takich jest. Szmarki, które dają. W środy to dają bezdomniakom. No. I dlatego jest duża takich akcja, żeby nam pomagacie. O. Tak, to był film z jednej z akcji Fundacji Daj Herbatę. Tutaj postaram się wejść na ich stronę. Powinniście zaraz zobaczyć. Tak, to jest właśnie fundacja, która pomaga osobom w kryzysie bezdomności. Tak jak spotykałem się z różnymi działaniami związanymi z wolontariatem, to właśnie takim oczywistymi odbiorcami czy pomocy, odbiorczyniami właśnie były osoby właśnie starsze, właśnie zwierzęta też w schroniskach, dzieci w hospicjach, dzieci w domach dziecka. Jakoś mniej ten temat osób w kryzysie bezdomności wybrzmiewał, dlatego chciałem też o tym tutaj powiedzieć i też zapytać Was, czy Wam się zdarza, czy zaangażować wolontariacko, czy w jakiś sposób wspierać osoby w kryzysie bezdomności. Dzisiaj w Warszawie śnieg spadł, jest zimno. Tak jak tutaj panowie mówili na wideo, taki kubek herbaty czy kawy, to może rzeczywiście totalnie, radykalnie zmienić jakość życia danego dnia, może dać ciepło. Tej fundacji Daj Herbatę daje taką możliwość właśnie pomocy, czyli przelania jakichś środków na swoje konto, żeby za to kupić zarówno właśnie jedzenie, herbatę, kawę, ale też różne właśnie czy środki higieniczne potrzebne też, prawda, osobom mieszkającym na ulicy czy w różnych schroniskach i można też się oczywiście zaangażować w działania. To jest fundacja warszawska, ale też oczywiście w innych miastach działają fundacje pomagające osobom w kryzysie bezdomności. Nawet jak wpiszecie, wpisywałem właśnie różne miasta i osoby w kryzysie bezdomności w przeglądarce Google i tam nam wyskakują różne takie grupy czy stowarzyszenia. Zatrzymałem to udostępnianie. Jeszcze tutaj Wam dam linka. Jeśli chodzi o tą fundację Daj Herbatę. Chciałbym Wam jeszcze opowiedzieć o dwóch takich mniej może oczywistych właśnie grupach,
o których rzadziej się mówi, gdy właśnie mamy temat wolontariatu, przynajmniej jednej jeszcze, nieoczywistej, oraz różnych formach pomocy, a potem też was zapytam, kogo wy wspieracie. Tak, możecie się podzielić, przypominam na czacie, jeśli macie jakieś doświadczenie, też można powiedzieć o lęku związanym z pomocą osobom w kryzysie bezdomności. Też jak wiadomo, ta grupa jest dość stygmatyzowana, prawda? Też w tym sensie takim kulturowym, czyli zwykle określana jako osoby uzależnione od alkoholu, które same sobie taki los zgotowały. Tak często takie opinie niestety się pojawiają. Tak oczywiście nie jest osoby trafiają na ulicę z najróżniejszych przyczyn, a też trzeba pamiętać, że alkoholizm jest chorobą, tak? Jest uznawany za chorobę. To super, tutaj mam inicjatywę Kiermaszu Bożonarodzeniowego od pani Manueli. Super. Teraz jeszcze wam puszczę jeden filmik drugiej takiej mniej oczywistej grupy, o mniej oczywistej grupie, której można pomóc. Przepraszam, sekundkę. Muszę tylko skopiować link. Już zaraz zobaczycie filmik. Wielu i wiele z nich już jest w Polsce. Tak jak Hała, Malika i Akram. Ciężko pracują, więc mimo to wciąż borykają się z biedą, ściskiem, chłodem, czasem nawet z bezdomnością. Brak toalety, prądu, ciepłej wody, wilgoć. Dzieci śpiące w kurtkach to dla nich codzienność. Możemy poprawić los uchodźców, uchodźczyń i ich dzieci. Wesprzyj program Witaj w Domu Fundacji Ocalenie, przekazując darowiznę na remonty, wyposażenie mieszkań, dopłaty do czynszu i ubezpieczenia. Powiedz z nami Witaj w Domu. Tak, czyli naszą drugą grupą, która jest mniej oczywistym odbiorcą, są uchodźcy, uchodźczyni i ich dzieci. Na przykład w Warszawie, to jest też ośrodek dla uchodźczyń, ich dzieci, na warszawskim Targówku, taki zupełnie też na obrzeżach, gdzie trudno dość dojechać. Tam też trafia duża część takiej pomocy warszawskiej. Też w całej Polsce są ośrodki dla uchodźczyń i otwarte, i zamknięte, oraz też osoby tutaj uchodźcze, które przyjeżdżają do nas z Czeczenii najczęściej, też z Afganistanu, z Iraku, z Erytrei, z różnych krajów ogarniętych konfliktami zbrojnymi, otrzymują pomoc. Jedną z takich fundacji, która pomaga, jest na przykład Fundacja Nomada we Wrocławiu, Stowarzyszenie Nomada we Wrocławiu, przepraszam. Oraz w Warszawie jest to Fundacja Ocalenie. Tutaj też wam wyświetlam stronę. I też w przypadku jak Daj Herbaty, czy generalnie jak w przypadku innych fundacji, jest to nie jakoś bardzo, bardzo duża grupa. Nie jest to, można powiedzieć, że to jest lokalna organizacja, która też utrzymuje się z projektów, z grantów, ale też właśnie z pomocy. Można wpłacać, czyli można pomagać, ale można też zostać wolontariuszem, wolontariuszką. I tutaj jedną z takich przestrzeń działania, bardzo ciekawą, jest też możliwość uczenia języka polskiego jako formie wolontariatu. Obecnie oczywiście ze względów pandemicznych jest to utrudnione, ale też odbywają się jakieś zajęcia online przez różne programy. I można się zaangażować do pomagania właśnie w różny sposób, dając też, tak jak tutaj mówiliśmy, nie tylko swoje pieniądze, ale właśnie swoją pracę wolontariacką, tak? Konkretne siły i konkretny czas.
Oczywiście, tak jak też pisaliśmy i pojawiały się elementy lęku przed tego, że kogoś zarazimy, to nawet nieświadomie, tak, na tej naszej tablicy są takie głosy. Dlatego można też pomagać zdalnie, chociażby udostępniając na naszych mediach społecznościowych, czy w jakichś rozmowach rodzinnych w czasie świąt, czy przyjacielskich, czy wszelkich, mówić o grupach, które potrzebują pomocy, czy organizacjach, jak w przypadku Fundacji Ocalenie. Może wy znacie też jakieś grupy, jakieś organizacje, stowarzyszenia, które na przykład pomagają uchodźcom. Może tutaj Ania mówiła, że jesteście głównie z Warszawy, ale widzę też, że tutaj jedna osoba pisała, że nie jest z Warszawy, pani Manuela chyba pisała, tak, że tutaj pomaga w mniejszej miejscowości. Widzę, że też przy okazji pojawiają się inne miejsca, gdzie można pomagać, na przykład pomóż dzieciom. Bardzo wam tutaj polecam tego czata i co tutaj się dzieje, ponieważ dzielicie się różnymi miejscami. Tutaj też zadają się pytania, tak, na temat akcji, które można zaproponować w szkole. O tym też chwilę powiemy później. Super, możecie też właśnie o waszym doświadczeniu właśnie pracy wolontariackiej na czacie pisać. Ja też proponowałem w innych grupach także taką pracę zdalną, w sensie na tyle, ile jest to możliwe, i tworzenie różnych kartek, chociażby zarówno internetowych, jak i na żywo. I tutaj właśnie pojawiła się też Poczta Marzycielska, pojawiły się inicjatywy, gdzie można takie coś wysyłać. Jest jeszcze takie jedno miejsce, możliwe, że wam znane. Trzecia grupa, którą tutaj obraliśmy, są osoby starsze, która pomaga też w czasach tutaj pandemicznych, czy właściwie ta grupa zaczęła się w czasach pandemicznych. No tutaj na myśli grupę, która właśnie zaczęła się jako grupa na Facebooku. I też wam puszczę tutaj krótki filmik. I to jest jakaś też forma takiej pomocy zdalnej, czy też miejsca, gdzie można prosić o pomoc. Więc zobaczmy jeszcze kawałek o widzialnej ręce. Nazywam się Olga Pajewska, jestem prezesem Fundacji Młodorośli i jestem też przy okazji administratorem, założycielem Widzialnej Ręki w Trójmieście. Widzialna Ręka to jest nazwa, która starszym może się kojarzyć z Niewidzialną Ręką, z programem z drugiej połowy ubiegłego wieku, który pokazywał dobre uczynki młodych ludzi, którzy byli anonimowi. I dlatego Widzialna Ręka, bo tutaj pokazujemy, kto zrobił, co zrobił i komu zrobił, żeby tą kulę śniegową tej pomocy pokazywać i jeszcze ją bardziej napędzać. Grupa została założona na Facebooku w piątek 13. Data wcale nie była pechowa, bo już teraz, dzisiaj, mamy 16 tysięcy osób, które do tej grupy należą. Więc ta kula śniegowa jest ogromna i się toczy jeszcze dalej. W ramach Widzialnej Ręki mamy kilka fajnych akcji. Czyczenki, czyli grupa kobiet wędrownych. One są tak wdzięczne temu, że otrzymały tutaj pomoc i mogły tutaj założyć swój dom, że teraz próbują coś do tego domu wnieść. No, my byli w Warszawie i kiedy by usłyszeli o koronawirusie, no, trzeba było jechać do Gdańska, do domu. My przyjechali do domu, ja myślałam, co robić. Я мою, я хочу шить. Вимишлили для приходні, то будемо робити так. Одна варства бавовна, друга флізеліна,
Ekofrizelina. No i pomyśleli zrobić tak, na każdego gracza 10 sztuk. I zobaczcie, jak można to zrobić. Nie możemy na jednorazowo uszywać, nie ma czasu. I jeżeli u nas jedna warstwa bawełna, jedna flizelina, wkładają, to może być na 2 godziny i maseczka. Tutaj już przerwę, bo filmik wchodzi właśnie w szczegóły tworzenia masteczek. To w tym momencie nie jest jakimś większym przedmiotem naszego zainteresowania. W każdym razie polecam, jeśli używacie Facebooka, a jest to jakaś forma, gdzie rodzaj wolontariatu zdalnego można wykonywać, To jest to grupa, tutaj był przykład Widzialnej Ręki Trójmiasta, ale jest to grupa, zarówno są grupy ogólnopolskie, grupy w poszczególnych miastach, jak i grupy w ogóle też w poszczególnych dzielnicach, tak? Nawet w dużych i w mniejszych miastach i w miejscowościach zawiązują się takie grupy Widzialnej Ręki. Można też samemu stworzyć taką grupę Widzialnej Ręki. Mianowicie stworzyć taką grupę na Facebooku, a zarazem po to, żeby ludzi ze swojej okolicy zachęcić do tego, żeby pomagać zwykle przede wszystkim osobom starszym, żeby robić im zakupy, czyli tym osobom, które są najbardziej narażone na konsekwencje zarażenia wirusem COVID-19. I taka grupa właśnie pod tym logiem czy tą marką Widzialnej Ręki, które jest gdzieś tam już dość znane, właśnie na Facebooku może nam pomóc w zgrupowaniu ludzi i w pomocy. Tyle jest to możliwe, tak? Oczywiście zawsze mamy ten temat tego lęku i obaw związanych z pomaganiem tak bezpośrednim. Tutaj też są jakieś konkretne jakby formy tej pomocy, ograniczające kontakt fizyczny, gdzie dużo takich list zakupowych na przykład pojawia się w formie właśnie SMS-ów, prawda, czyli na przykład osoba potrzebująca, ktoś przekazuje kontakt do osoby potrzebującej, my się z nią porozumiewamy telefonicznie i potem zostawiamy zakupy przy jej drzwiach, czyli wcale nie musimy mieć z nią fizycznego kontaktu. I też oczywiście grupa dotyczy też pomocy innym osobom, też uchodźcom i osobom w kryzysie bezdomności, ale przede wszystkim Widzialna Ręka jest nastawiona na pomoc osobom starszym, osobom seniorskim, seniorom i seniorkom. Dzielicie się też innymi miejscami, którym można pomagać, na przykład Bractwo imienia Miłosierdzia Bożego w Lublinie, gdzie pomoc osobom w kryzysie bezdomności można uzyskać. Super. Jeśli chodzi o inne, zaraz też Wam oddam jeszcze bardziej głos w związku z tym, kogo można wesprzeć. I oczywiście do miejsc, które bardziej kojarzą się z pomocą, czy zwykle tam też pomoc dociera, są to właśnie szpitale, właśnie szczególnie onkologiczne szpitale dziecięce. I tutaj też się pojawiało, i to też jest jakaś forma, bo tutaj padło pytanie o co dzieci w wieku podstawówkowym mogą robić. Mogą na przykład pisać, tworzyć kartki, tak? Jest inicjatywa Poczta Marzycielska. Ja tutaj to wpiszę, która też umożliwia takie przesyłanie. Bo jeśli w naszej okolicy też nie ma takiego szpitala, z którym możemy przed łatwo uzyskać kontakt, ale nawet jeśli jest to możliwe, że nie chcemy tam iść i nie chcemy nawiązywać kontaktu właśnie ze względu na pandemię, to Poczta Marzycielska też właśnie ma swoje facebookowe oddziały. Też można znaleźć Pocztę Marzycielską na Facebooku oraz w innych miejscach internetu. Może nam pomóc, żeby dostarczyć jakieś elementy naszej pracy, chociażby kartki, właśnie czy sprofilowane, czy różne rysunki dzieci do osób potrzebujących, do innych dzieci na przykład. Można też tworzyć tutaj
Wam dam adres. Można też tworzyć rodzaj kartek internetowych. Jest taki program Canva, jest on darmowy. Zaraz też Wam go tutaj udostępnię i on umożliwia nam tworzenie takich kartek. Teraz udostępniam kartek w przestrzeni właśnie internetu. Jak sobie wejdziemy, założymy też konto. Tutaj część rzeczy jest płatna, ale większość rzeczy jest darmowa. Możemy tworzyć różne właśnie wpisy, prezentacje i też możemy tworzyć różnego rodzaju kartki. Jak tu klikniemy, tutaj troszeczkę wolno działa, bo się wyświetla. Mamy na pasku po lewej stronie różne możliwe tła do wykorzystania. Czyli to też jest forma tworzenia kartek. Jeśli na przykład jest, bo zawsze jeśli chodzi o kwestię kartek i robienia przez dzieci kartek, jest taka, kto te kartki potem zbierze, tak? I czy ta osoba, oczywiście można kartki zostawiać w szkole, czy w jakimś umówionym miejscu, rodzice, dzieci mogą dostarczać te kartki, ale zawsze jest takie zagrożenie i pojawiały się takie głosy, że ktoś może być oskarżony o to, że właśnie tworzy taką przestrzeń, gdzie w jakimś tam stopniu i ten wirus może być przekazany. Jeśli tego się boimy, czy nie chcemy się narażać na takie zarzuty, to też możemy właśnie tworzyć kartki internetowe, najróżniejsze rzeczy na nich pisać różnymi czcionkami. To narzędzie jest bardzo proste, mamy tło, mamy tekst, możemy dodać jakieś elementy i potem sobie to ściągnąć na pasku na górze i na przykład przesłać komuś, tak? Czy możemy jakiejś osobie przesłać i ta osoba wydrukuje. Czy nie musi być w ogóle żadnego nawet minimalnego czy kontaktu fizycznego. Więc też polecam taką formę. Tutaj pani Jadwiga chyba go zna i to jest bardzo intuicyjny program, tak? Nawet można powiedzieć, że łatwiej go obsługiwać, przynajmniej dla mnie, niż rysować, bo nie mam jakiejś zdolności, czy jakiejś nawet chęci rysowania, a jakoś graficznie lubię, ale zachęcam do różnych form i taka kartka też jest rodzajem pomocy, nawet na pewno też działania wolontariackiego, no bo działanie wolontariackie może być jakiś efekt fizyczny, coś komuś damy fizycznie, prawda, tą kartkę, ale też emocjonalne, tak, że pomoc emocjonalna, czy jakaś praca emocjonalna, chociażby, że piszemy coś na kartce, czy organizujemy grupę dzieci, która coś pisze na kartce, przelewa jakieś swoje emocje poprzez rysowanie, poprzez pisanie czegoś i potem ta kartka trafia do osoby potrzebującej, chorej. No, to jest forma emocjonalnego działania. Też tutaj się pojawiało oprócz szpitali, bo na tym się teraz trochę skupiliśmy, temat hospicjów, ale też schronisk i podawałyście różne adresy schronisk. Ja jeszcze powiem o jednej organizacji, która nie jest schroniskiem, ale pomaga zwierzętom, wszystkim zwierzętom. To jest Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Już daję tutaj linka. I pokażę Wam też na stronę tutaj na wyświetlaniu. Też można właśnie, tak jak mówiłem w pierwszej części, przekazać darowiznę i też zaangażować się wolontariacko. Otwarte klatki właśnie tworzą przestrzeń też dla jeśli mamy na przykład jakąś grupę młodzieży, to jak najbardziej jest to fundacja otwarta, może nie na dzieci, chyba że to jest właśnie taki koniec podstawówki, ale młodzież jak najbardziej jest zaangażowana w te działania i też otwarte klatki, młodzież właśnie, która jest jakoś wrażliwa na kwestie klimatu, przyrody czy zwierząt, tego co się dzieje ze zwierzętami. Więc tutaj można się też odezwać, do każdej z tych fundacji można napisać i są osoby, które pomagają właśnie ukierunkować nasze chęci, tak? Czy pomóc nam w zorganizowaniu jakiegoś działania związanego na przykład właśnie ze zwierzętami, czy z pomocą dla zwierząt.
I teraz w końcu chciałbym Wam przesłać jeszcze raz Jamboarda i prosiłbym Was o napisanie, kogo wy wspieracie, kogo jeszcze można wesprzeć, oprócz, może Wam coś przyszło do głowy, tutaj jeszcze raz przesyłam link do Jamboarda, możecie też pisać na czacie, ale pytanie jest takie, kogo jeszcze można wesprzeć w te święta, tak? Mówiliśmy o osobach w kryzysie bezdomności, seniorach, seniorkach, uchodźczyniach, ich dzieciach, czy osobach narażonych na różne choroby. Jeśli macie ochotę, możecie napisać na... O, zaraz Wam udostępnię tutaj. Jeszcze na okienku. Na naszym... Tak, na naszym Jamboardzie, o, mieszkańcy na przykład domów pomocy społecznej. To jest też jakaś grupa. Też domy społeczne są w różnych miejscach. Nie tylko w dużych ośrodkach. Widzę, że ktoś tu zaczął nawet rysować coś nam. Ale też, żeby napisać. Jeśli ktoś nie wie, jak napisać, to tutaj po lewej stronie jest taki pasek. I czwarta ikonka od góry, taka karteczka, jak naciśniemy notatka, się pojawi słowo i jak naciśniemy, to pojawi się okienko, notatka, różne kolory można sobie wybrać i napisać, komu jeszcze można pomóc. Zachęcam, sprawdzę, czy tutaj na czacie może ktoś napisał jeszcze. Jeśli nie, może też, tak jak było z tematem lęku, może też dajcie sobie przestrzeń, żeby sobie to przemyśleć. Może też tutaj sięgnąć i później i coś umieścić. No, już wymienialiśmy wiele grup, ale może o kimś zapomnieliśmy, o kimś, kto jest jakoś ważne, prawda? Bardziej właśnie poruszamy się oczywiście w temacie grup niż konkretnych osób, ale też do konkretnych osób jeszcze wrócimy. Więc ten link do Jamboarda jest nadal aktualny, a teraz przejdziemy sobie dalej. Już do takiego bardziej tematu tematu właśnie bardziej wolontariackiego, w sensie jak w ogóle to zrobić, żeby się w coś zaangażować, bo czym innym jest oczywiście taka pomoc, czy spontaniczna, czy jakieś takie zaangażowanie jeden dzień w roku, na przykład w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a czym innym takie też trwalsze zaangażowanie w jakąś inicjatywę wolontariacką. I na pewno dla mnie takim pierwszym punktem jest to, czemu w ogóle mamy pomagać, tak? Czyli tak sobie odpowiedzieć, czy my chcemy się w ogóle zaangażować. I jeśli chcecie napisać, to możecie napisać na czacie albo na naszej tablicy, czemu lubicie pomagać, tak? Czy co wam daje pomaganie? Tutaj pod tym linkiem. Tutaj dam Wam jeszcze drugi link. O. Czyli pierwszy link dotyczy kogo wesprzeć, a drugi na tablicy, na czacie możecie na tej tablicy napisać, jak możecie, czemu lubicie pomagać, tak? Co Wam daje pomaganie? Bo tutaj też na czacie dużo się pojawiło takich właśnie już bardzo konkretnych miejsc i konkretnych inicjatyw. A tutaj też wchodząc tak głębiej jeszcze w sam temat stricte wolontariacki, chciałbym od Was usłyszeć, czemu w ogóle lubicie pomagać? A może już nie lubicie, może czujecie się też zmęczeni tym. Też jak prowadzę różne rzeczy a propos wolontariatu, to słyszę mnóstwo takich głosów, takich trudności, że generalnie nie było łatwo realizować wolontariat i angażować osoby, czy uczniów, czy różne osoby, a teraz pandemia jeszcze ograniczyła i
zupełnie utrudniła życie różnym właśnie społecznikom, różnym osobom, które organizują. Nie wiem, jak to wygląda w waszym doświadczeniu. Fajnie, jakbyście się podzielili. Tutaj ktoś napisał, że to jest fantastyczne uczucie, czuję się potrzebny. O, super, takie bardzo, bardzo, bardzo prywatna wypowiedź. Zachęcam do pisania albo na naszym czacie, albo na Jamboardzie. To jest ten ostatni link, który wrzuciłem. Jak klikniecie, to przeniesiecie się do takiej tablicy, którą teraz wam jeszcze tutaj pokażę. Do tablicy i po lewej stronie, czwarta ikonka od góry, to jest notatka. Możecie napisać. Jeśli chodzi o mnie, też dodam notatkę. Współpraca. To jest coś, napiszę to w takiej formie, energia współpracy. Że czuję, że mi dużo taki daje satysfakcji po prostu współpracowanie z innymi osobami. Jeśli to jest właśnie temat pomocy i jeśli to jest możliwość pomocy innym osobom, to ta energia jest naprawdę piękna. Naprawdę super jest zrobić coś razem dla kogoś innego. Pojawiają się inne opinie na naszym Jamboardzie. Dobrze się czuję po prostu, tak? To jest właśnie, ja bym to też rozszerzył, że to jest takie właśnie dobre poczucie, czy w ciele, czy w duchu. Takiego trochę też spełnionego, moralnego, może nie chcę nawet powiedzieć obowiązku, ale takie dobre poczucie moralne, a tak bym nawet to określił. Taka też przyjemność etyczna, że komuś pomagamy. Ja też coś takiego czuję. O, tu jest taki super głos też, jeszcze jeden. Czuję, że zmieniam świat na lepsze, że mam wpływ na swoje otoczenie. No tak, że też wolontariat daje sprawczość. I o tym też sobie zaraz powiemy, żeby właśnie wolontariat dawał sprawczość, a nie był jakimś obciążeniem i jakimś wielkim zmęczeniem, tak? Bo jednak dążymy też do tego, żeby czuć się w tym dobrze. Jeśli macie ochotę, to zachęcam do pisania jeszcze tutaj na tablicy waszych opinii, ewentualnie na czacie, ale widzę, że bardziej na tablicy piszecie. Daj radość, na przykład napisała pani Jadwiga, że dobro wraca. A, chociaż ciężko czasem zebrać te osoby do pomocy, tak. No właśnie, też spotykam się z takimi opiniami, że na przykład w szkołach często są jakaś jedna osoba ciągnie ten wolontariat, czy na swoje plecy go wkłada. No i to oczywiście powoduje frustrację, że coś się samemu robi, że inne osoby nie chcą tego robić. I to jest też tematem naszego kolejnego slajdu. To jest kwestia właśnie założenia grupy wolontariackiej, tak? W sensie tutaj mam takie rozróżnienie, grupa wolontariacka, a klub wolontariusza, tak? Klub wolontariusza to jest coś, co może na przykład zrobić nauczycielka, jakiś opiekun, żeby angażować uczniów. I też nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie z takimi klubami, czy zakładacie coś takiego, czy właśnie działacie bardziej spontanicznie, tak jak mówiłem wcześniej, czy może bardziej strukturę tworzycie właśnie klubu. Że często nauczyciele, nauczycielki, oczywiście też to bardzo rozumiem, ale często bardzo nie ma czasem przestrzeni po prostu na to, żeby uczniowie i uczennice sami coś proponowali. Oczywiście często tak jest, że nic nie proponują i trzeba im coś zaproponować, czy jest taka potrzeba, żeby im coś zaproponować, ale też zachęcam do takiego pewnego demokratyzmu i tworzenia przestrzeni, tak? Bo czuję, że grupa się stworzy, czy klub się stworzy wtedy, kiedy one osoby będą chciały w nim być, tak? Czyli będą też czuły tą sprawczość, tak? O której tutaj pani, nie pani akurat Jadwiga, ale inne osoby tutaj pisały, tak? Czyli takie, i też takie poczucie, że coś może ode mnie pochodzić, tak? Że jakiś mój pomysł może zostać zrealizowany. Oczywiście to jest trudne, bo ta rzeczywistość szkolna temu nie sprzyja, rzeczywistość pandemiczna zupełnie temu nie sprzyja, ale wiem, że na przykład mimo pandemii wiele opiekunów, opiekunek wolontariatu spotyka się na przykład na Zoomie czy na innych platformach komunikacji internetowej i stara się albo tworzyć grupy, albo jakieś utrzymywać kontakt i właśnie organizując też różne internetowe formy pomocy, czy właśnie tworząc te kartki, czy
właśnie dając młodzieży, dzieciom jakąś przestrzeń na tworzenie dla pomocy, dla osób potrzebujących. Właśnie tutaj pani Manuela też pisze o różnych o formach zaangażowania. Czy innym też jest grupa, tak? Bo już klub no to jest coś, co raczej inicjuje jakaś osoba i ktoś przewodzi tym klubem, właśnie zwykle nauczycielka, ale też wyobrażam sobie kluby, którym przewodzą uczniowie, uczennice, właśnie chętni do pomocy. Grupę natomiast rozumiem jako zupełnie taką demokratyczną organizację, gdzie my jako grupa decydujemy o czymś, tak? Może ktoś tam bardziej rzuca pomysły, ale staramy się jako grupa decydować i też fajnie, jak ten klub oczywiście też dąży do tej formy demokratycznej. Do tego zachęcam, bo to też pomaga moim zdaniem utrzymać w ogóle osoby w tym pomaganiu. Bo ktoś zaangażuje się w jakąś akcję, napisze kartkę, komuś pomoże, ale nie będzie takiego miejsca, do którego mógłby wracać. Tak? Też rzeczywiście fajnie po prostu spotykać się często, w miarę możliwości, raz w tygodniu, takim klubem czy grupą. Tak. O, super, tutaj właśnie pani Manuela napisała, że ma nawet grupę messengerową ze swoimi uczniami. Super. Właśnie to jest, przejdziemy teraz do tutaj też pani Manuela o tym mówiła, o kwestii motywowania, tak? Czy motywacji. Z opiniami, z którymi ja się spotykałem, to właśnie często się pojawiało to, że sam przykład po prostu jest najbardziej motywujący. Czyli to, że my sami coś robimy, tak? Szczególnie dla właśnie dzieci, młodzieży, które potrzebują jakiegoś też wzorca, czy jakiegoś osoby, które mogą się trochę przejrzeć, czy przyjrzeć. Właśnie co nie oznacza wcale, że to ma być jakaś supermocna liderka, która determinuje całą pracę, czy lider, całą pracę grupy wolontariackiej, czy klubu wolontariusza, ale na pewno bez osoby, która da jakiś przykład, czy wyznacza jakąś drogę, czy daje pomysły, takie inicjatywy nie mogłyby istnieć. Więc na pewno przykład jest ważny, co wcale nie oznacza, co chcę bardzo podkreślić, jakiegoś demokratycznego charakteru i tworzenia przestrzeni dla dzieci i młodzieży, żeby oni mogli swoje pomysły dawać. Czasem to mogą być jakieś dziwne pomysły, i niekoniecznie trzeba je zawsze realizować, ale fajnie z nimi też podyskutować i dać taką przestrzeń na to, żeby osoby mogły się wypowiedzieć. A raczej powiedziałbym, że na pewno coś ze swojego doświadczenia powiedzą ciekawego, bo mogą zwrócić uwagę na jakieś problemy w szkole, tak? I tą pierwszą grupą, bo zwykle też tutaj w przypadku wolontariatu ta pomoc idzie właśnie do tych najbardziej takich potrzebujących w sposób oczywisty, na przykład właśnie dzieci na oddziałach onkologicznych, do osób starszych, osób w DPS-ach, ale sama społeczność szkolna i szczególnie teraz, takie jest moje wrażenie, z takimi spotykam się opiniami w okresie edukacji zdalnej, tak? Nierówności, jeśli chodzi o poziom dostępu do wiedzy, do edukacji, rosną, tak? Wcale zdalna nauka no, nie pomaga. Wielu uczennic jest oddalonych od jakby poziomu nauczania, więc też taka grupa wolontariacka, co też się oczywiście zdarza, mogłaby skupiać się na pomocy po prostu tym najbliższym nam, czyli kolegom, koleżankom w klasie na przykład, tak? Czy chociażby jako rodzaj korepetycji, czy takich spotkań pomagających w nadrobieniu programu. No właśnie, czy na pewno ten przykład, na pewno też zwrócenie uwagi na jakieś problemy najbliższe nam, myślę, że mogą motywować. Też sobie myślę, że oczywiście efekt, tak? Czyli że coś zrobimy i na przykład zobaczymy tego efekt. Ktoś nam podziękuje za kartkę,
Zobaczymy jakąś reakcję. Teraz jest to trudniej, żeby zobaczyć reakcję osoby, która odbiera pomoc. Ale jest to też możliwy jakiś zwrot, czy jakaś opowieść o tym, że ktoś, kto uzyskał pomoc, jest z niej zadowolony. Tutaj też pojawiają się kolejne opinie Pani Manueli, można też przeczytać na czacie. Chciałbym jeszcze zwrócić na inny element, jeśli chodzi o wolontariat i z tego, z czym można się spotkać, to jest kwestia wypalenia, prawda, tych osób liderskich, które angażują się w te działania. Jeśli macie ochotę, na czacie też możecie o tym napisać, czy wy właśnie jako osoby opiekujące się, czy zaangażowane w wolontariat też macie takie momenty poczucia wypalenia, czy zniechęcenia. Może to teraz was spotyka. W tej formie mamy możliwość, żeby na czacie o tym napisać. Do czego zachęcam? I jeśli chodzi o wypalenie, to tutaj takie zdanie napisałem, że komfort działania jest tak samo ważny jak efekt działań, bo wolontariat jest jakby ważny i tak jak mówiłem, efekt też może służyć jako przykładem i efekt naszych działań może motywować kolejne osoby, czyli rodzaj plotki w szkole czy w społeczności, że jakieś nasze działanie komuś pomogło, może zmotywować innych do tego, żeby też pomagać. Czyli po prostu w skrócie, jak coś robimy, to chętniej ludzie się do tego też podłączają. Ale z drugiej strony, prawda, czasem robimy za dużo i też żyjemy w takiej kulturze nadprodukcji i przepracowania. Też polskie społeczeństwo zgodnie z badaniami przoduje, jeśli chodzi o pracoholizm i też niestety właśnie różne konsekwencje tego, prawda? Jednym z tych konsekwencji, o której dzisiaj mówimy, to jest tylko jedna z konsekwencji, jest właśnie wypalenie. Dlatego też polecam się przyjrzeć naszym działaniom wolontariackim. Tutaj mówiliśmy dużo o tym, komu możemy pomagać, gdzie kierować tą pomoc, o różnych też sposobach na tą pomoc, ale też ważne, żebyśmy mieli w tym komfort. Nas jako właśnie tych opiekunów i opiekunek, czy liderów jakichś klubów wolontariackich, żeby dać też sobie komfort i też komfort grupy, tak? Ważne na pewno, też mi się wydaje, że właśnie tutaj takie trzy rzeczy, które mi się wydają, że są ważne umieściłem. Jeśli uda nam się stworzyć taką grupę, co nie jest takie proste, nawet mając właśnie całą rzeszę uczniów, uczennic w szkole, ponieważ jak wiadomo, jest bardzo wiele zajęć i młodzież, dzieci są obciążone, to nie powinniśmy, moim zdaniem, skupić się tylko na działaniu i na efektach, i na dawaniu przykładu i na zrobieniu po prostu jak największej liczby kartek i pomocy i zebranie jak najwięcej karmy dla zwierząt. To jest oczywiście ważne, bo to jest jakby centrum wolontariatu, ale powinniśmy też dać sobie przestrzeń właśnie na rozmowę o tym, prawda, jak się kto czuje też z tymi formami pomocy czy formą zaangażowania. Tutaj mówiliśmy dużo o tym, co nam daje wolontariat, trochę mówiliśmy o radości. No i też jakaś też jest radość z relacji, więc też ja to na przykład traktuję wolontariat jako formę tworzenia relacji, czy też ich podtrzymywania, czy wykorzystywania, prawda, jeśli mamy jakąś klasę, czy społeczność szkolną, wykorzystywania do pomagania innym. No i też oczywiście odpoczynek, to też jest bardzo, bardzo istotne. Nie tylko samo działanie. Super.
Teraz jeszcze wam się podzielę się z wami jeszcze jedną planszą, a potem zrobimy takie ćwiczenie. I tak, pytanie, które jakoś wiąże się z tym, o czym mówiłem, czyli o zaangażowaniu, wypaleniu pewnym, czy różnych formach. Chciałbym, żeby, jeśli macie przestrzeń, wam daję linka do tablicy w Jamboardzie, żeby odpowiedzieć sobie na takie też kluczowe pytanie, po co w ogóle chcemy robić wolontariat, tak? Tutaj możecie wejść, to jest kolejna zakładka. Możecie się podzielić jakimś waszym doświadczeniem. Można też być szczerym, jeśli i napisać, że może różne się pojawiają powody. Często niestety też są, tak mi się wydaje, że niestety odgórne, jakiś odgórny przemysł, presja też na przykład ze strony dyrekcji. Można też o tym napisać, to jest też, tylko nie będziemy tutaj wyświetlać. Możecie napisać o swoich doświadczeniach, po co wy chcecie robić wolontariat. Można też napisać na czacie, to też jest jako jedna z opcji. A ja wam tutaj to, tak, pojawiają się opinie, teraz jeszcze raz wam to wyświetlę. Podzielę się ekranem i zaraz osoby, którym się nie udało kliknąć, będą mogły zobaczyć. O. Zobaczmy sobie. Właśnie super, że dzielicie się też właśnie takimi praktycznymi elementami. Wolontariat daje dzieciom punkty na świadectwie. Właśnie nie wszystkie dzieci o tym wiedzą, czy uczniowie, uczennice, ale on też jakby pomaga w karierze szkolnej, można powiedzieć. Ale też rozumiem, że jest to właśnie też jakaś forma właśnie pomocy czy wsparcia dla dzieci, żeby one miały przestrzeń, żeby mieć lepsze oceny. Tutaj pojawia się opinia, wolontariat uwrażliwia. I jeszcze mam jedną, żeby nauczyć młodzież, że mają wpływ na swoje otoczenie, przepraszam, i sytuację innych ludzi. Czyli wraca też ten temat takiej sprawczości i jakiejś energii, prawda, społecznej, którą generuje wolontariat. Super. Dajmy sobie jeszcze chwilę. Może ktoś jeszcze chciałby się podzielić opinią? Zobaczę, czy na czacie może. A potem sobie jeszcze przejdziemy do takiego ćwiczenia. Na koniec, które trochę nam zajmie. Dobrze, widzę, że nie ma tutaj nowych kart. Oczywiście będzie jeszcze taka możliwość, żeby. Przepraszam. Możliwość, żeby skorzystać z tego Jamboarda. Teraz chciałbym zrobić coś zupełnie innej beczki. Taki rodzaj ćwiczenia, czy nawet można powiedzieć medytacji na temat pomagania. No właśnie, osoby, które mnie słyszą, poprosiłbym o to, żeby zamknąć oczy, jeśli macie taką możliwość. Zamknijcie sobie oczy, odprężcie się. I tak, jeśli udało wam się zamknąć oczy, jeśli wygodnie siedzicie, to spróbujcie pomyśleć o temacie pomocy, co wam się pojawia w głowie czy przed oczami, jak słyszycie słowo pomoc.
pomaganie, wsparcie. Może jakieś obrazy wam przychodzą do głowy. Jeśli nie udało wam się zamknąć oczy, to mogą to być jakieś skojarzenia, które przychodzą. Może pojawiają się jakaś scena, jakiś fragment z rzeczywistości. Staramy się chwilę w tym pobyć, przyjrzeć się albo tym myślom, które nam przyszły a propos pomagania. Mogą to być też emocje. Niekoniecznie proste, czy niekoniecznie przyjemne nawet. I różne myśli. Możemy się nimi podzielić, jak ktoś ma ochotę teraz albo później. Tutaj jedna osoba napisała. A teraz próbujemy sobie wyobrazić osobę, która, jeśli nam się uda zamknąć oczy, co byłoby najlepsze. Staramy się wyobrazić sobie osobę, której chcemy pomóc. I tak możemy zacząć właśnie od jej oczu. Możemy nie myśleć o żadnej konkretnej osobie, ale pomyśleć sobie o pomaganiu, a potem pomyśleć o jakiejś osobie, która potrzebuje pomocy z różnych powodów. I spróbujmy sobie zobaczyć w głowie albo pomyśleć o oczach tej osoby. Najpierw przyjrzeć się jednemu oku, jakie jest to oko, jakie jest białko, jaki jest kolor oka. Czy to oko na nas patrzy, a może jest zamknięte? Też staramy się spojrzeć w naszej wyobraźni albo w myślach w drugie oko. I stopniowo jakby kamera się odjeżdżała od twarzy. Widzimy czoło tej osoby. Może to jest jakaś konkretna już osoba, może nie. I teraz staramy sobie wyobrazić, albo może już nam się pojawiła twarz tej osoby. Może potrafimy rozpoznać, czy to jest dziewczyna, może to jest chłopak, może jest to ktoś inny. Może to wcale nie jest człowiek, może to jest zwierzę. I staramy się przyjrzeć albo pomyśleć o takiej twarzy osoby, która potrzebuje pomocy. Dzisiaj mówiliśmy trochę o takich osobach. Też pojawiały się filmy, gdzie osoby potrzebujące mówiły. Przyglądamy się tej osobie, oglądamy sobie jej twarz, zastanawiamy się, co ona ma na tej twarzy, jaki ma wyraz twarzy. Też może osoba coś do nas mówi, a może ma jakąś konkretną minę, może ma jakoś uśmiecha się, może jest smutna. Przyglądamy się temu, staram się chwilę w tym też pobyć jakoś. Pobyć z tą osobą, tak? Która nam się pojawiła w głowie. Albo o której myślimy. Może jest więcej takich osób. Może obok tej osoby jakaś jeszcze inna osoba stoi. Czy to są dzieci? Czy to są osoby dorosłe? Może osoby już w pewnym wieku? I przyglądamy się. Albo tej jednej osobie, albo kilku. Może pojawiły się właśnie już kolejne osoby w naszej wyobraźni. Pewnie już widzimy ich w pełni i zastanawiamy się, gdzie my jesteśmy względem tych osób. Czy jesteśmy blisko nich, czy jesteśmy trochę oddaleni? Może trzymamy za rękę, może przytulamy tę osobę.
sami postarajcie się określić swoje miejsce wobec tych osób, które wam się pojawiły, albo które sobie wyobraziłyście, wyobraziliście. Może one są zupełnie daleko. Może są zupełnie, zupełnie blisko. Może pojawiła wam się właśnie jakaś bliska osoba, którą znacie. A może ktoś, kogo zupełnie nie znacie. Gdzie wy jesteście wobec tych osób? Do tej pory to było dość nieruchome, ale z jakimiś elementami ruchu obrazek. Teraz możecie zastanowić, co robicie wobec tej osoby, tak? Czy coś działacie, czy coś mówicie? Czy jesteście w jakimś działaniu, czy jesteście właśnie w relacji z tą osobą, czy rozmawiacie, czy może coś dla niej przygotowujecie? Możecie się chwilę nad tym zastanowić. Jak chcecie, możecie też napisać. Tutaj parę osób napisało na czacie. Kto się jakby, kogo sobie wyobraziliście, albo kto się pojawił w waszej głowie. I co wy względem tej osoby robicie? I teraz przejdziemy do ostatniej części tego ćwiczenia. Teraz możecie właśnie, czy w myślach możecie sobie to jakoś wyobrazić, jak się żegnacie z tą osobą, z tymi osobami, czy coś mówicie, może machacie, może po prostu odchodzicie, bo wasza relacja polegała na tym, że coś przekazaliście i to już wystarczy. Czyli można powiedzieć, zastanawiacie się właśnie, jak się pożegnać z tą osobą. Się żegnacie. Okej, to było takie ćwiczenie, taka medytacja o pomaganiu. Jeśli macie ochotę, możecie napisać więcej o tym na czacie. Czy coś wam się pojawiło? Może jakieś myśli, emocje związane z... Dajmy sobie na to chwilę. Czy z tą osobą, czy z pomaganiem. Tutaj pani Jadwiga pisała o że widzi dawcę krwi, który się kojarzy z bezinteresownym pomaganiem. Super, że pani to napisała, bo jeszcze takie jedno ćwiczenie zrobimy. Tutaj komuś się uśmiech właśnie pojawił. I teraz chciałbym, żebyście pomyśleli chwilę. Właśnie damy sobie taką właśnie przestrzeń warsztatową tutaj. Zaraz też jeszcze będzie jakieś miejsce na jakieś pytanie, ewentualnie jakąś wymianę informacji, bo tutaj czasem to się pojawiały na czacie, może nie wszystko, na wszystko zwróciłem uwagę. A teraz miałem do was prośbę, żeby napisać, dajmy sobie chwilę na to, właśnie taką, skupiliśmy się w tej medytacji na osobach, które potrzebują pomocy naszej, innych, a teraz, żeby się zastanowić właśnie nad tą osobą pomagającą, tak? Nad tym wolontariuszem, wolontariuszką, jak wygląda wolontariusz, wolontariuszka, może nawet taki archetyp wolontariusza, wolontariuszki, jak wygląda, co robi, jakie ma oczy, jaki ma wyraz twarzy, co ma w ręku, może to jesteście wy, więc możecie opisać siebie. Takie krótkie ćwiczenie pisarskie, dajmy sobie 2-3 minuty, i można właśnie opisać taką osobę,
osobę pomagającą, tak? Jak ona chodzi, tak? Może jest taka zapracowana, że biega cały czas. A może jest właśnie jakoś sfrustrowana. Mówiliśmy tutaj też o różnych emocjach związanych z pomaganiem, żeby kompleksowo to wyrazić. Spróbujmy i byłoby super, jakby udało wam się napisać na czacie, ale może też nie będziecie mieli ochotę napisać i zachowacie to dla siebie. Ale spróbujmy właśnie, żeby upersonifikować tego wolontariusza, wolontariuszkę, tak? Trochę go opisać. Może jak wygląda, może co robi, może co ma w ręku, może w jakim jest miejscu. Na przykład jakieś zdanie, że niebieskooka wolontariuszka wśród paczek świątecznych. Okej? Jakaś, żeby taką trochę inną, w innej formie podzielić tym naszym doświadczeniem wolontariackim. Może coś uda wam się napisać. Dodajmy sobie jeszcze z 2-3 minuty. Jak wygląda taki archetyp? Archetyp wolontariusza, wolontariuszki. A ja sobie tutaj też przejdę czata. Może jakieś pytanie pojawiło, które mi umknęło. Zachęcam do dzielenia się. Jeśli ktoś już napisał, albo też nie ma weny, też sobie możemy sobie przejrzeć czata. Jeśli ktoś nie oglądał jeszcze, jest kilka pomysłów na to, jakim grupom i jakim organizacjom można pomóc. Tutaj pani Jadwiga napisała nam: bystre oczy, szeroki uśmiech na twarzy, chociaż to zależy od sytuacji, niektóre akcje wymagają powagi i pewność siebie wypisana na twarzy. Super. Dziękuję bardzo pani Jadwidze za taki wyraźny opis. Zachęcam do dzielenia się. Może jeszcze komuś się udało. Dajmy sobie przestrzeń. Pisanie wymaga trochę spokoju. A tutaj Ania też napisała o zaświadczeniach, które można pobrać, ale też zachęcam do tego, żeby podzielić się opisem. Dajmy sobie jeszcze chwilę. My to nie, możecie dać jeszcze pytania. Ja bym chciał jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Poczekam jeszcze minutkę. Może jeszcze jakiś opis się ujawni. Pani, było mi się, moim zdaniem jest to wartościowe, żeby też angażować kulturę i sztukę do tych działań wolontariackich. Mamy też różne wzorce, chociażby z pozytywizmu w literaturze, czy różne osoby, prawda, które się kojarzą jakoś z pomaganiem, prawda, na przykład Owsiak. One też w jakiś konkretny sposób, Jurek Owsiak oczywiście, wyglądają. To są też postacie, które organizują, prawda, to wyobraźnię wokół wolontariatu i wokół pomagania. To są osoby też takie znane na świeczniku, tak? Fajnie też zobaczyć, jak wy to widzicie, tak? Jak to wygląda z waszego doświadczenia.
poza też takim tym głównym medialnym, czy jaki wyobraz też kształtujecie? Uśmiech to najkrótsza droga do serca drugiego człowieka. To prawda, radość jest ważna i fajnie, że o tym piszecie. Ale widzę, że tutaj się, możliwe, że już się nie pojawi tekst. Mam nadzieję, że jakieś powstałe zachowacie je dla siebie. Ja bym jeszcze chciał na koniec dać te mniej jeszcze oczywiste drogi wolontariatu, czyli te związane z tym wolontariatem zdalnym, który zwykle właśnie bezpośrednio nie kojarzył się z pomaganiem, typu właśnie różna aktywność na portalach społecznościowych, typu Facebook, o czym tutaj też mówiłem, widzialna ręka. Też zawsze daję takie tutaj rady, możliwe, że już z tego korzystacie, możliwe, że nie, że te, Facebook, który właśnie jest takim też narzędziem spotkania, oczywiście ma też bardzo dużo mrocznych stron i może być uzależniający, ale jest też jakąś formą komunikacji, czyli możemy też go użyć w dobie pandemii, żeby promować różne organizacje. Tak jak dawałem wam te narzędzia Canva, można udostępniać posty. I tutaj często dawałem takie rady, że grupa, w której działacie, na przykład uczniowska, może stworzyć właśnie taką jedną grafikę, może to być coś narysowanego, może temu zrobić zdjęcie na przykład. To też fajnie wygląda na takich portalach społecznościowych. Jakieś zdjęcie przygotowane właśnie przez dzieci, jakiś obrazek przygotowany przez dzieci, któremu zostało zrobione zdjęcie i też tworzymy wspólnie jakiś tekst a propos właśnie na przykład schroniska czy jakiegoś miejsca, któremu chcemy pomóc. Fajnie, jak ten obrazek tego dotyczy i umawiamy się, że na przykład namawiamy kogoś, żeby to na Facebooku opublikował, tak? Ten sam tekst i ten sam obrazek. Nie jest też moim celem, żeby, prawda, zachęcać dzieci i młodzież do korzystania z mediów społecznościowych, ale trochę się już to dzieje, prawda? To już gdzieś tam wrosło w naszą kulturę. Nie wszystkie oczywiście dzieci mają profile, nie wszystkie korzystają, ale to się gdzieś dzieje i jest to taka najprostsza forma jakby takiego wolontariatu zdalnego, prawda? Tutaj było też mowa o tym, że niektóre osoby przez Messengera na przykład, też jest narzędziem Facebooka, kontaktują się z młodzieżą i można sobie przesyłać czy taką grafikę zrobioną właśnie w tym programie Canva, czy rysunek, zdjęcie rysunku, może to być też kilka i starać się to na przykład publikować i zwróci to na pewno też czyjąś uwagę, więc jest to jakaś jedna z form działania. Facebook jest tym najbardziej znanym portalem. Mam jeszcze inne portale, z których można korzystać, na przykład Instagram, który też właśnie dla przesyłania zdjęć. Też może służyć promocji różnych działań, tak? Więc gdy nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić na żywo, czy właśnie boimy się, możemy też trochę podziałać w przestrzeni internetu, czy poprzez Facebooka, czy poprzez Instagrama. Zaraz też wam dam linka. To oczywiście może budzić jakiś też zrozumiały całkowicie dystans czy niechęć, ponieważ, tak jak mówiłem, angażuję w media, które powstały głównie po to, żeby właśnie zarabiać pieniądze, ale my możemy ich użyć też, żeby czuć się bezpiecznie właśnie dla tych celów wolontariackich, celów pomocowych. I też padały propozycje na różnych spotkaniach, które prowadziłem, tworzenia przez wspólnych filmów związanych z pomaganiem, tak? Gdzie właśnie możemy powiedzieć o jakimś schronisku, możemy powiedzieć o jakiejś grupie, która potrzebuje pomocy. Każdy może na przykład taki film swoim telefonem, krótki nawet, nagrać. Nawet nie trzeba tego montować, chyba że w waszej grupie, czy wy sami potraficie
zmontować. To jest oczywiście coś trudniejszego, ale nie musi to być zmontowane, prawda? Takie filmiki też można udostępniać albo nawet przysyłać sobie w jakieś, osobom, które znamy, tak? Czyli tak, dzieci czy młodzież mówiąca na filmie raczej w taki skrótowy sposób o jakiejś formie pomocy czy jakiejś grupie potrzebującej pomocy i że bardzo może zachęcić, może być jeszcze taka humorystyczną formą. Można dać jakieś zadanie, prawda, że każdy odpowie na pytanie, tak jak tutaj odpowiadaliśmy, prawda, dlaczego na przykład pomagamy takie coś udostępnić. Jeszcze jest taki inny, jeszcze jest jeden portal, o którym powiem. Widzę, że tu się Ania włączyła, jeszcze tylko o tej jednej rzeczy powiem, mianowicie o TikToku, który można napiszę wam tutaj na czacie, to który też jest portalem społecznościowym, gdzie właśnie głównie są filmy. I to jest takie też narzędzie, nie wiem, czy o tym wiecie, czy nie, ale które właśnie głównie właśnie młode osoby, też dzieci, to dzieci używają, kręcą filmiki na przykład, w których tańczą. To można też użyć do właśnie do celów wolontariackich czy pomocowych, czy nie musi być takie czysto rozrywkowe wideo, ale może być to coś, co właśnie służy pomaganiu, a my możemy jakoś pomóc właśnie sprofilować takie dobre użycie tych portali społecznościowych. Właśnie narzucając temat wolontariatu naszym podopiecznym, czy jakiś temat pomagania. Można się też wspólnie zastanowić i w ogóle pogadać z dziećmi, młodzieżą, jakich one mediów i na jakich portalach społecznościowych są. To tutaj już tak, będziemy kończyć, więc nawet przygotowałem ostatnią planszę. Jeśli macie jeszcze ochotę się czymś podzielić, to jeszcze chwila jest na czacie, ale ja już z mojej strony dziękuję i do zobaczenia może następnym razem. Dzięki Tomku za dzisiejszy webinar. Mam taką nadzieję, że to było dla Państwa wartościowe spotkanie. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że tutaj w komentarzach wkleiłam link do pobrania zaświadczeń i jeżeli chcą Państwo pobrać zaświadczenia z dzisiejszego spotkania, proszę najpierw zalogować na stronie zaświadczenia.co.org.pl, a następnie wejść w ten link, który też tam podałam. Ja jeszcze raz go przekleję. Jeżeli nie mogą Państwo w tym momencie pobrać tego zaświadczenia, prosiłabym po prostu, żeby sobie skopiować ten link ostatni do notatnika czy gdzieś do Worda, bo on będzie po prostu Państwu niezbędny, żeby to zaświadczenie zgenerować. Ja tylko chciałabym też zaprosić też na sobotni webinar, który będziemy mieli w ramach pozarządownika szkolnego. Będzie to o odporności na stres w czasie nauczania zdalnego, więc też przy okazji Państwa zapraszam. Więc dzisiaj możemy już kończyć. Jeszcze raz dziękuję Tomku, dziękuję Państwu za udział i życzę spokojnego wieczoru. Dobranoc, do widzenia. Webinar będzie o 16:00. Widzę, że Pani Elżbieta jeszcze pytała.